Kiedy usłyszałem o VR jeszcze w latach 90., moją pierwszą myślą były szczelanki. Drugą też były szczelanki. A trzecią... Więcej szczelanek! I tak sobie teraz myślę, jak naiwnym dzieckiem wtedy byłem. Kompletnie nie brałem pod uwagę działania ludzkiego mózgu, ani faktu istnienia takiego barachła jak błędnik. Cały problem polega na tym, że nasz mózg jest na tyle upośledzony, że nie ogarnia faktu poruszania się i jednoczesnego siedzenia w miejscu. U niektórych bardziej, dlatego mamy do czynienia z chorobą lokomocyjną i innymi tego typu pierdołami, a u innych mniej, dlatego mogą jeździć samochodami czy kolejkami górskimi. Ale VR to zupełnie inna bajka. Wszystkie zmysły poza wzrokiem krzyczą: hej, człowiek, siedzisz bez ruchu! Podczas gdy do mózgu dociera obraz z oczu świadczący o wesołym dreptaniu gdzieś w jakichś chęchach. I nasz upośledzony mózg tłumaczy to sobie jako zatrucie. Jeśli zatrucie, to coś siedzi w żołądku. Jak siedzi w żołądku, to trzeba się tego pozbyć. Dlatego wymiotuj, chory kretynie, inaczej wszyscy zginiemy! Dlatego wszelkie strzelanki na VR to takie naiwne marzenie, jak teleportacja czy podróże międzyplanetarne. Teoretycznie możliwe, jednak tak bardzo dalekie od rzeczywistości. Gdyby tylko trafił się taki FPS z prawdziwego zdarzenia, w którym mógłbym zatonąć Do czego ja tu właściwie zmierzałem? Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest recenzja Farpoint, wydanego wyłącznie na PSVR. No to dostaliśmy Farpointa, FPS-a na VR. I nie jest to jakiś upośledzony rail shooter, ale prawdziwy, pełnoprawny FPS, w którym chodzimy, biegamy, robimy uniki, skaczemy. A nie, jednak nie skaczemy, ale reszta się zgadza. I musicie wiedzieć, że można tę grę kupić w dwóch wersjach. Gołej z samą gierką i w bundlu z badziewnym kontrolerem, który ma imitować karabin. Co za poroniony pomysł. Po co miałbym kupować coś takiego, skoro mam Move'a mogącego mi robić za pistolet? Kolejny skok na kasę naiwniaków Sony, nie ma co. Dlatego ja kupiłem tę wersję dla biedoty. Nie będą na mnie korporacje hajsu zarabiać. W związku z tym, biorę do ręki Move'a i mogę zatopić się w rozgrywkę. Ale co jest? Rozładował się? Nie no, świeci. Wszystko powinno działać. Przecież uruchomiłem grę tym kontrolerem. No działaj, tani efekcie niewolniczej pracy Azjatów! Co jest z tym szrotem? Tak. Move nie działa w Farpoincie. Cudownie. Jeżeli kupiłeś sobie cały zestaw, kamera, VR, kontrolery Move, bo te od PS3 niespecjalnie chcą działać z PS4, to możesz je sobie wsadzić tam, gdzie się wsadza podobnie wyglądające przedmioty. I wiecie, w czym problem? W poruszaniu postacią. Bo jak to rozwiązać, jeżeli tutaj nie masz analoga? Ano można! Przy pomocy tego gówna, które było sparowane z PS3, a z PS4 oczywiście nie działa, bo jeszcze nie wydałbyś dodatkowych pieniędzy na kolejny kontroler, który wykorzystasz tylko w jednej gierce. Bo to gówno posłużyło mi tylko przy Sorcery. No dobra, w takim razie muszę korzystać z DualShocka. Przecież nic prostszego. Mamy spusty, a sam kontroler nie może być mniej precyzyjny niż to barachło, które nam chcą wcisnąć. No dalej! No co jest? Przecież gdybym jeszcze mógł w coś wcelować! No działaj! Boże, co za... O! Można się postrzelić. Gra roku! Wiecie co? To jest dopiero tania zagrywka ze strony Sony. Jako gracz nie masz obowiązku kupować nowego kontrolera, ale nie pozwolimy ci pograć na tym już dostępnym. A na podstawowym? Owszem, pograsz. Ale to tak, jakbyś próbował kroić sobie chleb na kanapki przy pomocy szczoteczki do zębów. Gumowej. I bez włosia. Dobra. Walić to. Idę kupić ten kontroler. Nie ma ich w sprzedaży? Mogę kupić tylko z grą? Ale ja już mam grę! Czemu? Nawet używanego? Przecież to najbardziej zła rzecz, jaką do tej pory widziałem. Jak chorym człowiekiem w takim razie trzeba być, żeby sprzedawać grę oddzielnie i uniemożliwić kupno samego kontrolera? No przecież jaki deb... Dobra. Nie mówcie ani słowa. Durne Sony, niech sobie w dupę wsadzi to swoje... Mimo wszystko jedno muszę przyznać. Ten kontroler tylko wygląda na tanie barachło. W ręce już sprawia wrażenie całkiem solidnego. Jest wykonany z dobrej jakości plastiku, ma swoją odczuwalną wagę, a przyciski są umiejscowione w całkiem intuicyjnych miejscach. Jak to się określa, jest ergonomiczny. To praktycznie cały DualShock, tylko obudowany w PCV-kę. Nawet ma panel dotykowy.
A w grze sprawdza się cudownie. Feeling strzelania jest bajeczny i wreszcie ta gra daje odpowiednio dużo frajdy. A jeśli chodzi o sam tytuł, razem z dwójką naukowców ze stacji badawczej zostajemy wessani w czarną dziurę i lądujemy na zupełnie obcej planecie. Pech chce, że się rozdzielamy i musimy ruszyć tropem jajogłowych, aby wyciągnąć ich z tarapatów i przy okazji rozwikłać zagadkę tego, gdzie i kiedy jesteśmy. W tym celu oglądamy porozrzucane holograficzne cutscenki, eksplorujemy planetę i szczelamy, szczelamy oraz szczelamy do... I to jest właśnie ciekawe! Skupcie się, żebyście nie pominęli żadnego z tych zróżnicowanych stworzeń. Strzelamy do małych pająków, większych pająków, kopiących pająków, dużych pająków i ogromnych pająków. Zróżnicowanie oponentów powala. Ale hej, czepiam się! Nie ma to przecież żadnego znaczenia, skoro dostajemy pełnoprawnego FPS-a na VR. No bo faktycznie to spełnienie marzeń dziecka z lat 90. Dostajemy legitnego shootera z pełnym dobrodziejstwem inwentarza. Możemy więc biegać, robić uniki, zmieniać broń, sięgając ją zza pleców i strajfować. Przede wszystkim strajfować, w pełnym zakresie ruchu. Oczywiście możemy sobie też to ograniczyć, jeśli nasz błędnik zacznie wariować i spróbuje wydać polecenie zwrotu śniadania, ale mamy możliwość i dla ludzi z mocnym żołądkiem. W zasadzie o samej grze nie ma za wiele do powiedzenia, bo to tak naprawdę totalnie generyczny shooter. Jeśli dostalibyście go jako klasycznie rozumianą gierkę, prawdopodobnie pokiwalibyście głową z politowaniem. Jej jedynym featurem jest fakt, że to strzelanka w VR. I to dobrze zoptymalizowana pod ten VR strzelanka. Jeżeli bierzecie do ręki kontroler AIM, to feeling używania broni jest niepowtarzalny, a skaczące na twarz pająki są naprawdę sugestywne. Ale to tak naprawdę wszystko, co ma do zaoferowania gra. Nic, co poza sprzętem, na który została napisana, wyróżniałoby ją spośród tysięcy zwyczajnych FPS-ów. Chociaż nie! Podczas cutscenek możesz się odwrócić i nie patrzeć na bohaterów. Nie możesz co prawda wyjść ani walnąć im z karata, ale możesz podziwiać wystrój statku kosmicznego. Zawsze to coś, biorąc pod uwagę, że większość filmików to patrzenie na praktycznie statycznych bohaterów, którzy gadają. Jakbyś obrady Sejmu oglądał. Tylko takiego mikrosejmu. I to tyle, jeśli chodzi o Farpoint. Ta gra, oprócz tego, że jest dobrze zrobiona pod VR, jest także kompetentną strzelanką. I tylko kompetentną. Póki co to najlepsze, co was spotka podczas użytkowania gogli, co trochę mnie martwi. Ogólnie gra jest spoko i naprawdę warto w nią zagrać. Ale brakuje jej tej interaktywności, tej pełnej immersji, tego wszystkiego, o czym marzyłem jako dziecko. I boję się, że w tej generacji nie będzie mi dane spełnić tych naiwnych nadziei. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Super. I tą pełną dziecięcych marzeń myślą kończę. Cześć.